Witamy serdecznie. Jakie samopoczucie, jak nastrój? Witam wszystkich. Samopoczucie dobre, nastrój też dobry. Waga idealnie schodzi. Już niedużo zostało, więc dobrze się czuję. Jutro ważenie o 10 i już tylko same przyjemności. No fani cały czas podnoszą ten temat i jakby no, organizacja nie lubi o tym mówić, nie chce tego robić z różnych powodów, znanych bardziej lub mniej, natomiast fani okrzyknęli tę walkę eliminatorem, tak? I umówmy się, no Abus jasno nam powiedział, on się nie będzie bił z Mohamedem, ty takich problemów nie masz z pewnością, więc powiedz, czy masz z tyłu głowy to, że ta walka będzie, jest tym eliminatorem i będzie powodowała, że zmierzysz się no, z legendą nie tylko tej organizacji, ale też tego sportu w naszym kraju? No oficjalnie też nie dostałem wiadomości, że jest to eliminator do walki o pas, więc skupiamy się na tej walce, żeby ją wygrać, żeby dobrze się zaprezentować, żeby jeszcze lepiej się zaprezentować niż do tej pory. No i mówię, chcemy ją wygrać i czas pokaże, jeżeli włodarze będą chcieli zestawić mnie z Mohamedem, ja jestem jak najbardziej za. W opinii fanów czy ekspertów nie poznaliśmy twojego sufitu jeszcze, nie wiemy na co cię stać, bo nigdy nie przegrałeś walki, nigdy nikt nie pokazał ci, nigdy nie zrobił takich problemów, żebyśmy mieli jakiś punkt zaczepienia, a jeżeli one były, no to potem w kolejnych walkach znów wygrywałeś w dobrym, lepszym stylu. Powiedz w twojej opinii, wśród tych 12 pojedynków, albo nie wiem, dwóch, trzech ostatnich, ile fani zobaczyli Czarka Kęsika, jeżeli chodzi o 100% umiejętności? Ile to było? To zawsze było 100% i po prostu dokładałeś co walkę więcej, czy to jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego? Sam nie wiem dokładnie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Ja walczę tak, na ile pozwala mi mój przeciwnik. Tak? Jeżeli czuję się dobrze w stójce, to robię stójkę. Jeżeli bardziej czuję ten parter, no to idę w parter i później oglądamy te walki i staramy się ulepszyć swoje umiejętności, wyeliminować te błędy, które popełniłem, a jakieś tam nowe sztuczki dodawać, tak? Więc nie wiem, no na treningu może wszystko wychodzić, wiadomo, bo nie ma stresu, nie ma nic, jesteśmy wszyscy razem, wszyscy się znamy, a tutaj jednak ta presja jakaś tam jest i może nie do końca nam wszystko wychodzić. Czy doszło do jakichś modyfikacji w przygotowaniach przed tym pojedynkiem? W sumie to nie, no tam troszkę więcej poświęciliśmy czasu na siłę i troszkę nabrałem masy. No ale wiadomo, przygotowania przeszły bardzo dobrze, robiliśmy wszystko pod Abusa, wiedzieliśmy z kim walczymy i trener dokładnie przeanalizował jego słabe strony, jego mocne strony i przygotowywaliśmy się tylko pod niego. No on powiedział że tutaj nam, że no wiadomo, że on woli stójkę, wie czego się po tobie spodziewać, ale jeżeli trzeba będzie robić parter, to będzie robił parter, przypomniał o tym, no, że jednak jest Dagestańczykiem. Ja tak samo stójki się nie będę bał. Przerabialiśmy dużo akcji stójkowych właśnie pod niego i jestem trochę pewniejszy swoich umiejętności niż przedtem. No jeżeli będzie stójka, będzie stójka. Jeżeli będzie parter, to będzie parter. No wiadomo, to jest MMA. Wczoraj w audycji Jurasówka TJ Marciniek powiedział, że jesteś takim zawodnikiem, który we wszystko, co robi w klatce, wkłada 100%. Że nie ma ciosów bitych z luzu, nie ma obaleń na pół gwizdka, jakby tak to zrozumiałem. Jakbyś to się do tego odniósł? No może tych ciosów bitych z luzu nie było do tej pory, ale mam nadzieję, że teraz pokażę. A co do obaleń, no dla mnie bez sensu jest wchodzić w obalenie i nie wykorzystać go, tak? Wejść, stracić siły i odpuścić. Jak już wchodzę w obalenie, no to 100% na glebę i tam robię swoje akcje. Jak mi się wydaje przynajmniej, że to miałem na myśli to, że to na przykład w trzeciej rundzie mogłoby cię zgubić, jeżeli chodzi o kondycję. Wspomniałeś o tym, że robiłeś siłę, no siła się wiąże ze zwiększaniem często masy mięśniowej, a jak wiemy, mięśnie zabierają tlen. Także tutaj pytanie, czy ty czujesz się przygotowany bez problemu na 3 rundy, bo ten pojedynek może tyle potrwać. Tak, tą siłę to robiłem, można powiedzieć, już od lipca, więc ten główne przygotowania już siłę odpuściliśmy i jestem przygotowany na pełne 3 rundy 5-minutowe. W takim razie na koniec powiedz jeszcze, kto cię dociążał przed walką z Abusem Magomedowym? Czy udało się kogokolwiek znaleźć o podobnych warunkach fizycznych chociaż stylu? No tak, są chłopaki w klubie, mamy jednego chłopaczka, ma 2 metry, waży 115 kilo
i ma długie ręce, na pewno dłuższe jak abus i właśnie to z nim robiłem najwięcej. No jest jeszcze Patryk Marszałek, on też jest wysoki, ma długie ręce. No, nie wspominając o Rudku, który mi dużo pomagał w zapasach. No wszystko poszło dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tylko jeszcze szybkie pytanie. Tak jak tutaj już zostało powiedziane, jesteś zawodnikiem z tym czystym rekordem, na razie nieskażonym żadną porażką. Czy to jest jakaś dodatkowa presja dla ciebie, jak wychodzisz do klatki, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że coraz te wymagania rosną i coraz masz trudniejszych i mocniejszych przeciwników? Czy gdzieś tam to siedzi w tyle głowy, że no, jak ta pierwsza porażka przyjdzie, to wszyscy będą mówili, no przegrał. Nie, nie. Jak wychodzimy do klatki, to o wszystkim się zapomina, tak? To jedynie teraz mogę sobie myśleć, że gdzieś tam ta porażka będzie, ale ja tam wcale się nie będę załamywał, jak przegram, po prostu to jest sport. Ale no mówię, no każdy chce, żebym wygrywał, ja też chcę, żebym wygrywał i każdy na to liczy. Jak wchodzę do walki, to każdy mi kibicuje i chce, żebym wygrywał, ale no mówię, ta porażka kiedyś może przyjść, ale jeszcze nie teraz. Czy to rzeczywiście będzie najtrudniejszy przeciwnik, jak teraz na niego patrzysz, z którym przyszło ci się mierzyć? I teoretycznie. Teoretycznie na papierze na pewno, bo jest bardzo doświadczony, ma dobry rekord, dobrze walczy, ale to mówię, na papierze, w walce może być różnie. Czarek, jak wiemy, jesteś jeszcze mistrzem w wadze średniej w TFL-u. Ty zamierzasz jeszcze bronić tego pasa, czy już skupiasz się głównie na KSW? No głównie skupiamy się na KSW, ale to no teraz jest taka sytuacja, jaka jest i na razie nie ma gal TFL, więc jest tylko KSW i bijemy się dla KSW. Wcześniej też było tak, że biłem się dla KSW, jeżeli miałem zdrowie i na przykład gala TFL była za miesiąc czy tam za półtora, więc chwilkę odpoczynku i ciągnąłem przygotowania i biłem się na TFL. Dziękujemy. Dzięki.